Się się logują. Także już za chwileczkę rozpoczynamy nasz webinar. Pozwolę sobie udostępnić ekran. Proszę dać mi dosłownie sekundkę, i już za chwileczkę powinni Państwo widzieć prezentację. Witam, witam, Panie Krzysztofie. Fajnie, że mam potwierdzenie, że mnie po prostu słychać. Jest to mi niezmiernie po prostu miło z tego powodu. I dzisiejszym tematem jest e, takie dwa słowa: Video Experience Solid Wars, i troszeczkę sobie e, kilka mitów na ten temat e, obalimy. W pierwszej kolejności e, Przedstawię się. Nazywam się Siwiec Łukasz i pracuję w firmie Solid Expert. Jestem starszym specjalistą do spraw właśnie platformy field Experience i m.in. CAD. Myślę, że niektórzy kojarzą mnie z konferencji Solid Expert, która była dosłownie miesiąc temu, jak i może z jakichś szkoleń kadowych. Także jest mi niezmiernie miło. Jeszcze oczywiście pod koniec mojej prezentacji. Wyświetlę ponownie ten slajd. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał jakiekolwiek po pytania, będzie mógł się śmiało ze mną indywidualnie i prywatnie kontaktować. Przejdziemy sobie do agendy dzisiejszego spotkania którą troszeczkę zmodyfikowałem no dosłownie wczoraj po południu, więc będzie malutka korekta, jeśli chodzi o tą agendę. W agendzie był, umieściłem w pierwszej kolejności pakiety i narzędzia dostępne w ofercie Feed Experience Storage i pozwoliłem sobie te dwa tematy nie usunąć, ale po prostu przenieść je na koniec mojej prezentacji. Więc nowa agenda mniej więcej będzie wyglądała w ten sposób, czyli zaczniemy sobie od takiego porównania od takich właśnie podstaw, czym różni się klasyczny SOLIDWORKS versus 3 Experience SOLIDWORKS. Następnie przejdziemy sobie do tych funkcji, które 3 Experience SOLIDWORKS po prostu posiada, jak wygląda licencjonowanie i oczywiście jak wygląda ta praca z tym 3 Experience SOLIDWORKS na platformie. I dopiero później sobie przejdziemy do tych właśnie pakietów, a także po narzędzi dostępnych w ofercie. Również w trakcie mojej prezentacji zachęcam Państwa do zadawania pytań. Pod sam koniec naszego webinaru zrobimy sobie sesję QA, gdzie będę odpowiadał na Państwa po pytania. Także śmiało w trakcie prezentacji proszę nie czekać do końca. Proszę od razu, jeśli cokolwiek się nasunie, jeśli ktoś wymaga głębszego po wyjaśnienia, proszę po prostu dać mi znać. Dobrze, e, proszę Państwa, zaczynamy. 3D Experience Solidworks e, jest czymś takim, że to jest, można powiedzieć, że to jest nowa technologia, e, która usprawnia korzystanie klasycznego postu Solidworksa. Zapewnia nowe sposoby wykorzystywania danych projektowych i zapewnia większą elastyczność przy niższych kosztach niż tradycyjny, Solidworks. Między innymi bezpieczne zarządzanie danymi chmurze, o czym sobie też oczywiście opowiemy, o zapisywaniu, o kosztach, o licencjonowaniu, także te wszystkie zagadnienia będą po prostu omawiane, więc przejdziemy sobie od razu do takiego grubego tematu, czyli jakie są różnice między naszym klasycznym z SOLIDWORKSem i czym różni się ten właśnie 3D Experience z SOLIDWORKS? Zacznijmy od tego, że jest to to samo oprogramowanie. Czasami słyszę takie, taki może powiedzieć mit, że 3 Experience SOLIDWORKS to jest CAD w chmurze. No, nie do końca. To nie jest CAD w chmurze, ale CAD połączony z chmurą. W dalszym ciągu jest to ten sam SOLIDWORKS tylko że zapisywanie i dzielenie się swoimi po prostu projektami danymi jest za pośrednictwem właśnie chmury, czyli platformy Field Experience. No i tak mówiłem, Field Experience Sojbos obejmuje ten sam wiodący program kadowy SolidWorks, który nadal jest instalowany lokalnie na twoim komputerze, na państwa komputerze, a także każdy użytkownik może go bardzo łatwo zainstalować. O tym też sobie opowiemy. Jak wygląda w bardzo prosty sposób ta czynność, prawda? Ale ma pewne różnice wersus naszego klasycznego. Kiedy korzystamy z Free Experience Solidworks, nie mamy dostępu do dodatków, czyli nie możemy doinstalować zewnętrznych oprogramowań, które możemy sobie pobrać. Z naszej strony możemy sobie pobrać ze strony oficjalnej Solidwalksa, gdzie mamy nasze downloadsy, gdzie możemy też doposażyć nasz program dodatkowe produkty, między innymi właśnie Philips Marketplace. Tego we 3 Experience State nie możemy. Kolejną kwestią we 3 Experience Solidworks, nieważne od pakietu, nie ma dostępu do PhotoView 360. Może też niektórzy z Państwa jeszcze nie wiedzą, ale generalnie w przyszłym roku zaprzestanie zostanie wsparcie tego właśnie produktu PhotoView 360. I zamiast produktu PhotoView 360 w platformie i w tym rozwiązaniu 3 Experience Solid mamy do dyspozycji Visualize. Professional. Mu podkreślam Professional. Obecnie klienci klasycznego SolidWorksa posiadający subskrypcję mają dostęp do Visualiza, no oczywiście w wersji standard. Tutaj jest oczywiście wersja Professional, więc większym można powiedzieć możliwość. Kolejna rzecz, nie mam i to znaczy, że korzystając z 3 Experience SolidWorks nie mamy możliwości zainstalować iDrawingsa. E Na rzecz tego, że 3 Experience SolidWorks jest połączony z platformą, mamy do dyspozycji troszeczkę inne narzędzie, inną aplikację, która nazywa się 3 i też ją postaram się dzisiaj ją Państwu pokazać. Która też umożliwia przeglądanie wszelkich po prostu danych, które zapiszemy po prostu w chmurze. Nie mamy dostępu oczywiście do moich produktów, i tutaj te nasze produkty, które były dostępne w SolidWorksie zastąpione są rolami, między innymi to są rozwiązania, jakie Platforma Fit Experience dysponuje, i tutaj określiłem to rolę z kompasu. Co to jest kompas? Jest to Pewna ikona, która znajduje się na naszej platformie, I ja to nazywam, że to jest serce platformy Feed Experience. To jest miejsce, gdzie mamy wszystkie nasze narzędzia, i to również postaram się po prostu Państwu pod koniec prezentacji pokazać. Również nie ma dodatku sustainability, ale to nie tylko te różnice. Oczywiście w trakcie używania Free Experience Solidworks nie mamy możliwości włączenia poszczególnych dodatków TriHouse tam nie jest instalowany, nie mamy możliwości włączenia dodatku do kompozera, chociaż sam kompozer jest oczywiście oddzielną instalacją i ją można spokojnie wykorzystywać i można te dane zapisywać. Te wszystkie pliki na platformę Feed Experience. Więc tych rozwiązań, które mieliśmy domyślnie w Solidworksie, w zależności od naszego postu pakietu, nie są dostępne. Po prostu do Feed Experience Solidworks nie mamy możliwości dołączyć innych licencji produktów, które posiadamy. W zamian tego Mamy szereg rozwiązań na platformie Feed the Experience, które są równoważne albo nawet i mogę się powiedzieć troszeczkę bardziej zaawansowane i lepsze niż te klasyczne rozwiązania, które były za pomocą klucza. Również mamy taką kwestię, że jest toolbox. We Fredie Experience Solidworks jak najbardziej mamy dostęp do toolboxa i w pewnym momencie też słyszałem taki postunnit, że nie ma makr. Oczywiście we Fredie Experience Toys są makra, tylko po prostu w takim można powiedzieć mniejszym. Stopniu zaawansowania. Także możemy spokojnie robić nasze makra i możemy jak najbardziej je używać we FreeD Experience SolidWorks. Jeśli chodzi o taką różnicę diametralną, która od razu będzie na pierwszy rzut oka, to jest właśnie instalacja SolidWorksa tego klasycznego, prawda? I jak ona. Klasycznym rozwiązaniem po prostu wyglądała. No, otrzymywaliśmy, można powiedzieć, e, najpierw licencję, e, otrzymywaliśmy albo płytą, albo pendrive'em, albo pobieraliśmy cały pakiet plików ze strony Sideboxa albo z innego po prostu źródła na nasz komputer lokalny, i tam następowała instalacja tego po prostu programu. Korzyścią też było to, że w trakcie instalacji mogliśmy użyć plików instalacyjnych dowolnej wersji. Czyli jeśli na przykład ja bym posiadał, bo państwo posiadają najnowszą wersję, czyli mają możliwość, i licencja na to pozwala zainstalować najnowszą wersję Sojusa 2023. To równie ważne, mogli Państwo sobie zainstalować na tym samym kluczu licencyjnym wersję 2020-2016 i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc była możliwość korzystania z każdej wersji. Również ten wspomaganie instalacji można było się. Mogło się po prostu odbyć za pomocą obrazu administracyjnego, czyli po prostu administracja IT tworzył taki obraz i automatycznie ze wszystkimi ustawieniami, lokalizacjami było to instalowane na poszczególnych użytkownikach, którzy mieliśmy. Również też mogliśmy zainstalować klasycznego PDM-a, zarządzania naszym projektem, o tym też sobie powiemy. I oczywiście system wymagany to był tylko po prostu Windows. O wymaganiach generalnie nie będę. Już wspominał. Także instalacja była lokalna, pliki najczęściej były przechowywane też lokalnie, czyli zapisujemy sobie na dysku lokalnym. Może korzystamy z serwera, może korzystamy z dysku sieciowego, jeśli w naszej firmie jest więcej po prostu użytkowników. Więc takie tradycyjne pliki były zapisywane lokalnie, instalacja też jest po prostu lokalnie. Natomiast kiedy przejdziemy sobie do instalacji: 3D Experience SOLIDWORKS, to to wygląda w następujący sposób, że wraz z tym rozwiązaniem, czyli z tym platformowym Solidworksem, mogę tak to po prostu nazwać, instalacja jest pobierana bezpośrednio z platformy 3 Experience. To oznacza, że mamy nasz, nasze konto z poszczególnymi rozwiązaniami, które zostały do tego konta dołączone, to sobie też powiemy, i po prostu wybierając poszczególne rozwiązanie, czyli rolę, Klikamy ikonę SolidWorksa, i automatycznie pobierana jest ta wersja na nasz komputer, i automatycznie instalowana. Również to samo dzieje się ze wszystkimi nowymi wersjami oprogramowania w SolidWorks, czyli w tym wypadku Field Experience SolidWorks, a także serwis pakami. Te czynności dzieją się automatycznie po kliknięciu jednej ikony. Automatycznie nasze oprogramowanie aktualizuje się lokalnie u nas na komputerze i pełna aktualizacja jest pobierana z platformy Field Experience. W wersji lokalnej musieliśmy sami wybierać, updateować i przechodzić. Przez nas instalator, żeby zaktualizować podstawową wersję. Tutaj dzieje się to praktycznie automatycznie. Nie mamy możliwości tworzenia obrazu administracyjnego, z tego względu, że wszyscy użytkownicy 3D Experience SolidWorks korzystają z najnowszej wersji. Nie mamy tutaj możliwości, że w trakcie instalacji 3 Experience Works chcielibyśmy używać wersji 2022 albo 2020. Nie tutaj z tego względu, żeby działało to równomiernie w całym ekosystemie platformy, wersja jest jednakowa, czyli wszyscy u nas użytkownicy, którzy będą korzystali z tego rozwiązania FreeD Experience SolidWorks, będą korzystali z tej samej wersji SolidWorksa. Kolejną korzyścią, która jest w Fixed Experience SolidWorks, to jest to, że jest połączony z chmurą. To oznacza, że w dalszym ciągu nasze dane możemy zapisywać lokalnie, nie ma z tym problemu, ale również mamy możliwość zapisywania ich bezpośrednio do naszej homepage, czyli platformy Feed Experience. Oczywiście wymagania Feed Experience i są identyczne w przypadku praktycznego PDMA z jedną różnicą. No, potrzebujemy mieć dostęp do internetu, aby te dane po prostu były zaczytywane i odczytywane z chmury, ewentualnie zapisywane w drugą stronę, jak i również połączenia internetowego wymagamy, aby się zalogować i uruchomić to oprogramowanie. Wymagania są praktycznie takie same i też również instalujemy tylko i wyłącznie na systemie typu Windows. OK. I to ma taki plus, że te dane zapisujemy, tak jak już wspomniałem, na serwerze na platformie Feed Experience, a to oznacza, że wszyscy, którzy mają dostęp do naszej platformy, mogą spokojnie przeglądać i odczytywać każdą treść, każdą daną, którą zapiszemy w chmurze. Jeśli na przykład nie mielibyśmy dostępu do internetu, bo wiemy, że będziemy podróżować, jesteśmy w trasie, a chcielibyśmy korzystać z, z rozwiązania FreeD Experience SolidWorks, to można przyjść, przejść w tak zwany tryb offline. To oznacza, że chwilowo odłączamy się od naszej chmury FreeD Experience i pracujemy po prostu lokalnie. Maksymalnie offline można pracować 30 dni. Po 30 dniach oprogramowanie Field Experience SolidWorks automatycznie przejdzie w tryb online. Czyli można troszeczkę to porównać do takiego, takiego licencjonowania czasowego. Czyli na 30 dni możemy maksymalnie sobie przejść tryb offline, i w tym momencie bez użytkowania internetu, bez jego dostępu, możemy spokojnie pracować na tym oprogramowaniu. Więc w pełni zapisujemy wszystkie dane i możemy w pełni korzystać z chmury. Kolejnym krokiem przejdziemy sobie do licencjonowania Solidworksa, tego naszego klasycznego. No, sytuacja wygląda w ten sposób, że otrzymujemy numer seryjny licencji, który w trakcie instalowania poszczególnej wersji programu wpisujemy i przechodzimy przez ten instalator. No, wiadomo, że numer jest przypisywany bezpośrednio do danego komputera. No, ale co jeśli chcielibyśmy używać naszego? ADA, czyli w tym wypadku SolidWorksa, na innych miejscach. Tak? Czyli co zrobić, jeśli potrzebujemy dostępu do oprogramowania SolidWorks na stacji roboczej, na laptopie, kiedy jesteśmy po prostu mobilni, a może na hali produkcyjnej. No wtedy najczęściej albo transferujemy tą licencję i aktywujemy na innym stanowisku, lub po prostu potrzebujemy dosłownie trzech różnych licencji na każdym stanowisku, aby móc to używać. Jest oczywiście wersja sieciowa, czyli to pozwalało na zainstalowanie jednej licencji na serwerze, licencji u nas lokalnie po prostu w firmie. I w tym wypadku, w zależności gdzie uruchomimy oprogramowanie SolidWorks, tam licencja po prostu jest pobierana i tam możemy używać. No Problemem zawsze jest to, że kiedy używamy serwera licencji i planujemy pojechać w delegację, używać gdzieś poza biurem naszym oprogramowania. To wiadomo, albo wcześniej wypożyczamy po prostu licencję, albo drugie rozwiązanie, no łączymy się po prostu VPN-em do naszych zasobów firmowych i w tym momencie po prostu pobieramy tą licencję w miejscu, w którym chcemy. Także są dodatkowe czynności, których no nie zawsze pamiętamy. Żyjemy po prostu w i nie zawsze pamiętamy, by wypożyczyć licencję, albo żeby się połączyć z VPN-em. Czasami to połączenie z vpn jest źle skonfigurowane, mamy problemy i dochodzi do pewnych takich lekkiej po prostu irytacji, jeśli chodzi Chodzi o używanie poza firmą. I tutaj, mniej więcej, jeśli chodzi o licencjonowanie FreeD Experience Soidworks, to jest tak, że naszym, naszym numerem licencji jest nasz login, nasze konto, do którego mamy dołożone i dołączone oprogramowanie FreeD Experience Soidworks, czyli po prostu to rozwiązanie, tą rolę. I to pozwala zainstalować gdziekolwiek chcemy czy na komputerze stacjonarnym czy na hali produkcyjnej czy na laptopie SolidWorksa i w zależności tam gdzie się zalogujemy tam będziemy po prostu to używać czyli Flex Experience SolidWorks umożliwia jednemu użytkownikowi instalację i dostęp do naszego kada na wielu komputerach i jest to bardzo elastyczna licencja to licencjonowanie jeśli chodzi o taką wersję polską, to to jest licencja nazwanego użytkownika, która również posiada no dodatkowe bezpieczeństwo, tak? No bo kiedy dajemy pracownikowi, dajemy użytkownikowi numer seryjny, no to on ma ten numer seryjny i może go wykorzystać, jeśli ma taką możliwość, na innych komputerach. Tutaj, jeśli mamy tą licencję, czyli tą rolę przynależną do danego użytkownika, w dowolnym momencie możemy cofnąć ten dostęp i natychmiast odbieramy dostęp do naszych danych w chmurze, które zostały tam zapisywane. Więc to bezpieczeństwo mamy bardzo dużą po kontrolę nad tym, kto widzi i w jaki sposób to będzie po prostu widział. Tak reasumując, są to licencje na użytkownika. Możemy używać Fit Experience Solidworks na jednym komputerze naraz. Tak, wymagane jest połączenie z internetem przy uruchomieniu. Później możemy sobie przejść tryb offline'owy maksymalnie na 30 dni. I taka jeszcze jedna sytuacja, jeśli chodzi o zarządzanie tymi naszymi rozwiązaniami, no, rolami na platformie Freedom Experience, to, to jest to, że kiedy damy pracownikowi, damy użytkownikowi dostęp do używania Freedom Experience Softworks, to oczywiście możemy zdjąć, możemy zabrać mu ten dostęp, ale dopiero po 30 dniach od otrzymania tego rozwiązania. To jest taka po prostu zasada. I każdego rozwiązania, każdej roli na platformie Field Experience, mamy możliwość do zdjęcia. Więc jest to bardzo prosty i elastyczny proces. Tutaj, właśnie na tym zdjęciu, Państwo widzą. No, takie zdjęcie z panelu administracji, gdzie wybieramy użytkownika, wybieramy rozwiązania, jakie ma posiadać, czyli jaką rolę, jaką funkcję, czego ma korzystać z poziomu platformy, a także po prostu okienko logowania. Kolejną bardzo ważną kwestią, która bardzo często jest pomijana, jest to bezpieczeństwo. Tak? I mówiąc o bezpieczeństwie, jest to rosnący problem dla wielu małych i średnich firm. Nie tylko mówimy po prostu o dużych firmach, mówimy o małych i średnich, którzy nie mają dedykowanej osoby w swoich zasobach, w swoich działach po prostu IT, która zajmuje się właśnie bezpieczeństwem. No, w dzisiejszym po prostu świecie i wielu pewnie z Państwa wie, że bezpieczeństwo to jest duże wyzwanie. Tak, poza komputerami użytkowników, czyli laptopem, komputerem stacjonarnym, w firmie trzeba zadbać o serwery plików, tak, o serwery plików kopii zapasowych. A jeśli mamy jakiekolwiek oprogramowanie do zarządzania danymi, lub inne oprogramowanie oparte na bazie danych, potrzebujemy też zabezpieczyć nas serwer bazy danych. I no, jest to duże wyzwanie, tak? Więc jak to można zrobić? No, wiadomo, że ta metoda i ta odpowiedzialność za te zabezpieczenia no, spoczywa na barkach państwa, tak? Na barkach, można powiedzieć, firmy. I firma musi zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Kolejnym problemem rodzi się, kiedy my te dane chcemy w pewien sposób udostępnić na zewnątrz. Więc nie tylko zabezpieczamy wewnętrznie te dane, ale musimy też umożliwić bezpieczny sposób, żeby je udostępnić. Więc, aby odnieść ten sukces, no w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku niezwykle ważne jest, aby móc wykorzystać zasoby, czyli te wszystkie dane, poza swoją organizacją, czyli poza swoją firmą, biurem. tak, No bo to do, do tych danych chcemy mieć dostęp, chcemy je wysyłać po prostu dalej innym użytkownikom. No i w trakcie udostępniania, jak to się mówi, łatwiej powiedzieć niż zrobić, więc wszyscy słyszeliśmy osobiste historie. Czasami gdzieś tam się przywija małych firm, a nawet też i tak dużych, no, które dosłownie padły ofiarą cyberataków, tak? Lub przechwycenia ich danych, no i trzeba było po prostu zapłacić jakiś okup, żeby te dane móc odzyskać, bo one były oczywiście szyfrowane. No, i oczywiście te nasze dane są atakowane, niezależnie od tego, gdzie one się po prostu znajdują czy na naszym dysku lokalnym, czy na serwerze. I no i taka ciekawostka, że w roku 2020 okup, jaki został zapłacony przez firmy cyberataków, wyniosły około 350 milionów dolarów. I naprawdę wielu naszych obecnych klientów. Platformy Feed Experience wierzy, że ich dane mogą być bardziej bezpieczne dzięki naszemu rozwiązaniu niż bezpieczeństwu ich własnemu, tak? Także wierzą, że te dane naprawdę są bardziej bezpieczne przechowywane na platformie Feed Experience niż po prostu lokalnie u nich na zasobach. Więc naprawdę to jest taka rzecz, którą trzeba rozpatrzyć. Oczywiście, dzięki Field Experience SolidWorks firma Dassault Systems bierze na siebie tę odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa danych, za ich replikację, robienie kopii zapasowych. No i posiada duży zespół zajmujący się tym właśnie bezpieczeństwem i wyprzedzaniem tych najnowszych postów po zagrożeń, jakie pojawiają się w naszym postu po internecie. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, firma DASO System spełnia wszelkie normy techniczne, OSWAP, ma certyfikację ISO. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, i cały czas te certyfikacje i bezpieczeństwo poszerza, a robi też wewnętrzne takie testy penetracyjne, żeby zweryfikować, jak można byłoby te dane wykraść i te luki za po prostu działają. Więc państwa dane, używając chmury są jak najbardziej bezpieczne i cała odpowiedzialność spoczywa na firmie Dassault Systems. Okej. Okay, porozmawialiśmy troszeczkę o bezpieczeństwie i teraz przejdziemy sobie do zarządzania naszymi danymi. No, zabezpieczanych danych jest niezwykle ważne, ale również ważne jest zarządzanie tymi danymi, więc jednym z wyzwań w dzisiejszym dynamicznym polskim środowisku projektowym jest zarządzanie rewizjami, poprawkami części, złożeń, rysunków i ważne jest, aby wszyscy zespole wiedzieli, która wersja jest najnowsza. Bez narzędzi, bez narzędzi do zarządzania danymi, projektanci zwykle no, uciekają się do dodawania dodatkowych sufiksów, jak tutaj widzimy na tym właśnie zdjęciu, do nas w plików w celu no, unifikacji i zweryfikowania, która wersja jest która. Dodatkowo też są tworzone foldery archiwów do poprzednich postów wersji. No i to może być bardzo kłopotliwe, a czasami to doprowadza, że odniesienia o złożeniach, no po prostu są nieaktualne. Tak, komponenty w naszej strukturze odnoszą się do starszych wersji pliku. Nie do końca wiemy, czy jest jakaś nowsza wersja, jakaś poprawka. nie Jesteśmy na bieżąco informowani o tych rzeczach. No i tutaj z pomocą właśnie przechodzi platforma Free Experience. I dzięki roli Free Experience, dzięki rozwiązaniu FreeDEXPience Solidworks, rozwiązujemy tam ten problem. Nie lubię słowa problem, lubię słowo wyzwanie, więc rozwiązujemy to wyzwanie. Wprowadzając proste zarządzanie wersjami, od razu to narzędzie jest dostępne i ta funkcjonalność po otrzymaniu dostępu do tej roli. Nie są potrzebne żadne serwery bazy danych ani konfiguracja ze strony administratora naszego wewnętrznego, tylko proste i łatwe w użyciu zarządzanie wersjami w chmurze. Więc w oparciu o pliki możemy zablokować, czyli w PDM to nazywało się zaewidencjonowanie, wyewidencjonowanie, wy ale łatwiej jest powiedzieć check in, check out, czyli możemy zablokować, aby wszyscy inni użytkownicy po prostu widzieli, że my nad tym plikiem obecnie pracujemy i oni mogą otworzyć ten plik do odczytu. I w ten sam sposób, gdzie osoby nie edytują tego samego pliku, co może się zdawać, kiedy nie korzystamy z systemu dorządzania projektem. Podczas zapisywania z danego Experience Soilboxa, dany plik jest ma nadawane wstępną wersję, czyli macie poprawkę, rewizję. I tutaj, Państwo widzą, że mamy plik części, który w tym momencie jest zapis został zapisany na naszą platformę i posiada wersję A. Kiedy chcemy zrobić jakąś modyfikację, tak części i zapisujemy ją z powrotem na platformę Feedexperience mamy możliwość utworzenia nowej rewizji, dodania komentarza, co się zmieniło w tej rewizji, czyli w poprawce. Jest to bardzo łatwe i dostępne jest bezpośrednio w oknie zapisywania i to też pokażę później na poziomie postosowidłowca. Kolejną rzeczą mamy to, że zapisane części aktualizujemy w tym wypadku do wersji, Wyparawki B. I na tym życie po prostu widać, że plik jest ustawiony na stan in work. Mamy taką kolumnę, która nazywa się stan dojrzałości. To oznacza, że możemy dalej modyfikować plik i zapisywać go w razie potrzeby. Czemu mówię o tym stanie dojrzałości? Bo platforma 3D Experience ma swój własny sposób zarządzania danymi i każdy obiekt każda część, każdy dokument, każda dana, którą zapiszemy na platformie Feed Experience, posiada swoje własne stany dojrzałości. To oznacza, że nie dość, że jesteśmy informowani o wersjach, poprawkach naszego pliku, dodatkowo widzimy po czy ten plik jest w dalszym ciągu w toku, w pracy, czy jest zamrożony, czyli nie ma możliwości edytowania, czy na przykład został zwolniony. tak i Tutaj mamy taką sytuację, że pracujemy nad PIKiem i możemy te wszystkie nasze zmiany po prostu przenieść za pomocą tego kliknięcia do zwolni, aby wszyscy członkowie zespołu wiedzieli, że ten proces rewizji, ten proces poprawki został zakończony. No i kolejną musimy po prostu już rewizjonować, i ten stan po prostu jest najnowszy. I te wszystkie funkcje są dostępne po prostu od razu po otrzymaniu dostępu. Tak, bez dodatkowych, można powiedzieć, tutaj tych kosztów i dodatkowego postu sprzędu, czyli naszego postu serwera. No okej, okay, omówiliśmy sobie rządzanie danymi, ale kluczem jest udostępnianie. No i Friedik, w, Experience SolidWorks pomaga w łatwy sposób w danymi, ale też i nasi inżynierowie, mechanicy, projektanci no, potrzebują tego sposobu na bezpieczne. Podkreślam, bezpieczne, udostępnianie tych danych innym osobom. Mogą to być osoby spoza działu projektowego, nie wiem, dział zakupów, kierownictwo, lub również to mogą być osoby z zewnątrz, tak? Producenci, dostawcy, inni pracownicy, którzy na przykład pracują z domu, tak? I łatwo udostępnianie danych może być trudne. Więc jeśli zapisujemy te dane na naszym lokalnym serwerze plików, czyli mówimy o tej metodzie tradycyjnej. No to utrudnia troszeczkę zaangażowanie innych osób w ten cały proces rozwoju naszego produktu. I do czego się i do czego dążymy, no załóżmy, że mamy pliki u nas lokalnie, chcemy udostępnić ten projekt, ten inżynier, mechanik chce współpracować z zewnętrznym producentem, może z innym biurem, z poza firmy, może z pracownikiem zdalnym i nie ma tego do połączenia do VPN-u, czyli z naszych zasobów. Więc jakie na dzień dzisiejszy taki użytkownik ma możliwości? No, skłania się do czegoś takiego, że te dane. Wysyłane są mailem, są przesyłane na Dropboxa albo na jakieś inne repozytoria po prostu chmurowe. No i w porządku, tak? Te pliki są w chmurze, ale te narzędzia tylko częściowo rozwiązują problem udostępniania danych. No tworzą niestety kilka nowych. Wprowadzamy dodatkowe problemy z bezpieczeństwem. Wiele z nich ma, wiele z tych rozwiązań ma ograniczenia do wielkości po tak? pliku. Musimy być ostrożni, komu udostępniamy te poszczególne pliki. I co dzieje się później? Robimy niestety duplikaty. Tak? Wysyłamy mailem, kopiujemy ten plik na Dropboxa. Ten sam plik znajduje się na OneDrive i tworzymy niepotrzebny po prostu i tutaj największym właśnie jest to problemem, czyli tworzenie wielu kopii, używając różnych narzędzi udostępniania. I po utworzeniu dodatkowych kopii na pewno musimy się upewnić, że wszyscy pracują oczywiście na najnowszej wersji pliku. A kiedy nasz zespół projektowy otrzyma opinię, że trzeba coś zmodyfikować, trzeba coś zmienić, musimy zebrać te sportem informacje, zmodyfikować i te kopię zastąpić kolejną nową wersją. I to naprawdę jest. Troszeczkę no, trudne, tak? I jeśli chodzi o platformę feedExperience, Experience, to te wszystkie narzędzia, którymi dysponowaliśmy lokalnie, zastępujemy ujednoliconą lokalizacją po prostu w chmurze, czyli platformą feedExperience, Experience, którą Feed Experience w po jest połączony. I ma to takie zadanie, że podczas pracy my zapisujemy do chmury. Zamiast wysyłać pliki zip pocztą, kopiować to na Dropbox, możemy po prostu udostępnić link. Możemy udostępnić po prostu łącze i ma to wiele zalet. Nie musimy śledzić tych wielu kopii, żeby coś po prostu podmieniać. Nie tracimy kontroli nad własnością intelektualną, ponieważ w każdej chwili ten dostęp możemy cofnąć, usuwając ten link z naszych zasobów. I przez to automatycznie osoby, które to udostępniliśmy, nie mają do niego dostępu. E, więc pliki nie wymykają się nigdy z, spod naszej kontroli. E, wiemy, że zawsze ci odbiorcy będą przeglądać najnowszą wersję. Ja nie muszę ich informować. Możemy sobie ustawić na podstawie powiadomienia, że jest nowsza rewizja, jest nowszy plik, ale cokolwiek modyfikujemy w pliku i zapiszemy, zapiszemy go do chmury, ten dokument, ten obiekt, ta dana, jest zawsze po prostu aktualna w czasie po prostu rzeczywistym i nie musimy tworzyć mnóstwa po prostu duplikatów. Oczywiście istnieje sporo, może nie sporo, ale kilka sposobów udostępniania danych za pomocą Field Experience, po prostu SolidWorks, ale wydaje mi się, że na tym sobie skupimy taką główną uwagę na kolejnym po prostu webinarze, którym sobie zapanujemy w przyszłości. Więc mając jedno repozytorium... Te dane możemy otworzyć w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Mimo to, że jesteśmy klientem, chcemy pobrać projekt, chcemy coś zweryfikować, jesteśmy w podróży, w pociągu, chcemy zrewidować, prowadzić jakąś notatkę, recenzję, nie ma problemu. Bierzemy telefon, bierzemy po prostu tablet, z tego względu, że dostęp do platformy z pomocą przeglądarki internetowej, logujemy się naszym loginem, logujemy się naszym hasłem. Jeśli jest potrzebne, możemy wprowadzić podwójną weryfikację naszych, naszej tożsamości, tak? czyli jeszcze bardziej bardziej się zabezpieczymy przed wejściem do naszej chmury. Może nasz kierownik podróżuje, a potrzebujemy, żeby zatwierdził nam rysunki w naszym projekcie. na jakieś zmiany. Nie ma problemu. Możemy w bardzo łatwy sposób komentować i wszyscy to będą po prostu widzieć. Powiadomienia mogą możemy mieć, otrzymać na telefon. Powiadomienia mogą przechodzić tam na. Pocztę mailową. Nie ma z tym po prostu żadnego problemu i bardzo łatwo zgłosić w tym wypadku jakąkolwiek uwagę w projekcie, zatwierdzić zmianę i dzięki temu nasz zespół będzie szybciej tą zmianę po prostu wprowadzał. Kolejną też zaletą jest niższy koszt, można powiedzieć, wejścia. Tak? To jest taka korzyść, którą chcę po prostu omówić. Tak? Uruchomienie podstawowej licencji KADA wiąże się, no wiadomo, zawsze wszystko, z kosztami. Trzeba kupić licencję, oprogramowanie, uiszczać stałą opłatę, jeśli chodzi o wsparcie, aktualizację. Następnie trzeba rozważyć początkowy zakup serweru plików, serweru kopii zapasowych, serwerów baz danych i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet jeśli obecnie Państwo posiadają, sprawdzę tylko po prostu czasu, żebym się nie rozgadał, nawet jeśli dzisiaj Państwo posiadają te serwery, no kosztem jest ich utrzymanie lub ewentualna jakaś zmiana która też wiąże się po prostu z tymi kosztami. Więc jeśli chodzi o platformę, używanie naszego Free Experience Worksa to my po prostu płacimy abonament. Więc aby rozpocząć wystarczy subskrypcja Free Experience Works i to zmniejsza koszty uruchomienia i utrzymania w tym przypadku programu SurveyWorks. Również mamy możliwość wykorzystania tych wszystkich możliwości platformy Fiddy Experience, która no, eliminuje bieżące wydatki związane. No, wydatki IT, które są związane z utrzymaniem, no i na przykład wymianą jakichś serwerów lokalnych, które u siebie posiadamy, tak? I naprawdę ten model umożliwił firmom różnej wielkości, więc też nie myślmy o tym, bo spotykam się z takim stereotypem, że platforma jest tylko i wyłącznie dużych firm. Nie. Mamy klientów małych, średnich, dużych, którzy używają platformy 3 Experience, i tutaj nie chodzi po prostu o wielkość naszej firmy. Chodzi po prostu o wykorzystanie no, najnowszych technologii, jakie daje nam Daso Systems, a także po prostu rozwiązanie SolidWorks. Przejdziemy sobie teraz do pakietów, jakie są we 3 Experience SolidWorks. I Freedom Experience SolidWorks jest podzielone tak samo jak i klasyczny SolidWorks. Standard. Professional Premium. I tutaj mamy po prostu wylistowane wszystkie te pakiety, te dodatki, które upoważniają. Tak mówiłem na samym początku, kiedy używamy Field Experience SolidWorks, to w wersji Professional i Premium mamy dostęp do Visualize Pro. Czyli nie dość, że robimy statyczne zdjęcia, to również mamy możliwość tworzenia animacji. Więc mamy też w Premium Routing, statykę i także motion. Proszę dać mi kilka. coś mi zaczęło łapać gardle drapać, ok, więc standardowo mamy FreeD Experience SolidWorks Standard, Professional, Premium. Również jeśli chodzi o FreeD Experience SolidWorks, mamy pewien podział takich bundling, pakietów, które możemy również zaoferować. I poza takim standardowym rozwiązaniem kadowym, czyli FreeD Experience SolidWorks, otrzymujemy dodatkowe Rozwiązania, czyli role. Te role, które są wyświetlone niebieski, pomarańczowy kolor, są to role obligatoryjne, które są takie rozwiązania wejściowe, żeby móc korzystać z naszej chmury, móc korzystać z tego zaznaczenia danymi. Później mamy poszczególne rozwiązania: Field Experience, SolidWorks Standard, Professional, a także po prostu premium. I w zależności też od tego pakietu, jakiego będziemy używali w SolidWorksie, mamy dodatkowe role, które również Mamy dostęp. Nie będę tych roli dzisiaj omawiał, może w przyszłości sobie na tym się skupimy. Mateusz Tangled kiedyś prowadził webinar z 3D Sculpture, także zachęcam do prześledzenia naszego kanału na YouTube i sprawdzenia, jak to mniej więcej wygląda. Czyli posiłkujemy się i mamy dostępne dwa rozwiązania: 3D Creator i 3D w tej wersji post-premium, które to są aplikacje typowo webowe. To nie wymagają instalacji, ale dają możliwość projektowania z poziomu przeglądarki. Więc taki można powiedzieć pakiet, taki zestawy można zakupić, można oferować. Oczywiście, jeśli jest już obecnie, któryś z Państwa jest klientem platformowym, posiada jakąkolwiek z podstawowych ról, czyli 3D Swimmer lub Kolejny Industry Innovator, można doposażyć, można rozszerzyć nasz dostęp do platformy o rozwiązania w tym momencie 3D Experience w zależności od pakietu. Okej. Okay. Drodzy Państwo, teraz przejdziemy można do naszego e, takiego dema. <laughs> Więc w pierwszej kolejności, to, co teraz Państwo widzą, jest to właśnie 3D Experience Solidworks. Jak Państwo widzą, on niczym się nie różni od standardowego rozwiązania tego klasycznego postu Solidworksa. <laughs> Przepraszam, to się zaczęło drapać jakiś pół mi padł. Jedyną różnicą, którą mamy, to jest to, że jesteśmy zalogowani, tak? Używaliśmy naszego loginu, naszego poświadczenia do platformy Free Experience w celu pobrania naszego prawa użytkowania. Kolejną rzeczą jest to, że po prawej stronie mamy w papasku bocznym dodatek 3 Experience. Tutaj mamy pełną po możliwość Zapisywania i pobierania tych poszczególnych danych do chmury. Też sobie to oczywiście przejdziemy. Nieraz postanowiłem taką sytuację, że kompas jest sercem. Użyłem mi się tego sformułowania. I co ja generalnie mam na myśli? Kiedy wybierzemy sobie kompas, mamy dostęp do naszych wszystkich rozwiązań. Które tutaj mamy. Również mamy dostęp do wszystkich postu po aplikacji, które administrator, czyli jedna osoba, nawet po prostu wie, nie ma to znaczenia ile, przydzieliły nam poszczególne postu po rozwiązania. I dla przykładzie przeglądam sobie w tym opadku wszystkie nasze projekty, które są zapisywane z poziomu postu po przeglądarki internetowej, czyli takie, można powiedzieć, zakładki, gdzie no, można to rozumieć jak takie lokalizację do plików lokalnych, nie wiem, foldery, katalogi, tak? Bookmark editor jest. na też o tym w innym artykule, także też zachęcam na naszą właśnie Soldman. Do robienia takich zestawów, linków, naszych obiektów, których po prostu najczęściej używamy. Również te zestawy możemy publikować wewnątrz po prostu naszej firmy. Także za chwileczkę sobie to zobaczymy. Niech mi się tak załaduje, bo niestety mój internet zaczął mi szwankować. Pewnie momentami Państwo też zwrócili uwagę, że mój głos mógł się troszeczkę poszarpać, lub to, co widzą Państwo, moją kamerę też troszeczkę może skacze. Więc postaram się przybliżyć to z poziomu przeglądarki. Więc korzystając z rozwiązania z rozwiązania FreeDexperience z POSTU SOLIDWORKS. Eee, mówiłem o tym, że bardzo łatwo to zainstalować. Eee, I co my tu mamy? Kiedy posiadamy dostęp w naszej roli, wystarczy, że klikniemy tą ikonę SOLIDWORKS CONNECTED i automatycznie proces instalacji zostanie rozpoczęty. Pobierze się wszystko to, co jest wymagane do naszej postu pracy. Łącznie z serwis aktualną po prostu wersją. <coughs> Również z tego poziomu, logując się do przeglądarki, mamy możliwość tego poziomu uruchomienia naszego Solidworksa. Tutaj również widzimy taki ekran po prostu powitalny, czyli witamy na naszej platformie, mamy dostęp do wszystkich aplikacji, które ja w tym momencie po prostu posiadam. Możemy sobie rozpocząć projektowanie. Mamy mnóstwo tutoriali, mnóstwo postów filmików. Dzięki temu bardzo łatwo się w tym wszystkim odnaleźć. Również zachęcamy do kontaktu, jeśli jest z tym jakikolwiek po problem. I teraz przejdziemy sobie do tak zwanych po tych danych, tak, czyli między innymi te Bookmark ed Editory, które są po prostu dostępne, czyli grupowanie moich projektów, organizowanie po prostu moich danych, które tutaj są dostępne. Po prawej stronie widzą Państwo aplikacji Free Play. Na samym początku wspominałem, że i e drawing został właśnie tą aplikacją zastąpiony. <kluzł> To jest aplikacja post-webowa, której możemy spokojnie sobie manipulować naszą, naszą częścią. Możemy przeglądać, możemy komentować, możemy zapisywać, możemy robić rozstrzelenia. Dzięki temu możemy, nie posiadając kada, czyli przykład nasz kierownik nie ma swojego a chce mieć wgląd w nasze dane, może te dane po prostu sobie tutaj podejrzeć, zobaczyć, jak one wyglądają. I jak pracują. Jeśli chodzi po prostu o SolidWorksa, to na przykład możemy sobie to zamkniemy, wybrać jakikolwiek tutaj dokument. Przepraszam Państwa. Może być to, przeciągnąć z poziomu po prostu przeglądarki do naszego SolidWorksa i rozpocznie się po prostu otwieranie danego dokumentu, co na tą chwilę już Państwo po prostu widzą, że przez chwilkę było widać otwieranie tego dokumentu. Więc cały czas bazujemy na głównym repozytorium postów danych, czyli Platformie Feed Experience, gdzie te dane przechowujemy, gdzie nadajemy te poszczególne rewizje i tam, gdzie my pracujemy. OK. Powolutku się nam dany projekt otwiera. Mamy nasze słożenie, które zostało już pobrane, i także mamy też status z poziomu platformy, że wszystkie dane są aktualne. Widzimy również poziom rewizji, a także czy ta rewizja po prostu jest aktualna, czy przypadkiem inny użytkownik tej rewizji po prostu nie stworzył. Więc mamy szereg różnych tutaj informacji, które bardzo łatwo nam pomogą. Również jeśli używamy Field Experience SolidWorks, mamy dostęp do takiej karty, nazywa się cykle i współpraca, dzięki temu możemy zablokować poszczególne części, możemy je odblokować, możemy zastępować nowszą wersją, nowszą poprawką. Dane, które mamy, możemy również załadować naszego serwera, a także zmienić stan, stworzyć nową rewizję, a nawet sprawdzić relacje, czyli powiązania, czyli zobaczyć gdzie ten plik w innych projektach jest używany. Z jakimi złożeniami dana część jest połączona, tak gdzie jest wykorzystywana. Również kolejną zaletą jest to, że mamy też taki pasek tutaj boczny, który daje nam też po prostu możliwość wyświetlenia tych samych postu po informacji, które tutaj mamy. I tak Państwo widzą, praca z klasycznym postu po Stoidworksem. Niczym się nie różni od Friedrichsbritannia. To jest ten sam kat, dosłownie. I mamy tutaj informację o rewizji o aktualnej, które dokumenty są zablokowane przeze mnie. Dowolnie wykonuje poszczególne modyfikacje. Wrócimy sobie do przeglądarki, bo nam troszkę już czas ucieka. OK. Żadny kółeczek. I kolejnymi korzyściami, jeśli chodzi o platformę, to jest to, że mamy możliwość wyświetlenia z poziomu przeglądarki tego samego, tej samej struktury naszego projektu, którą mamy w SOLIDWORKSie, Czyli w tym wypadku jest szereg aplikacji, które nam to umożliwiają. I w tym wypadku Państwo widzą ten sam po projekt, który był otwarty w SOLIDWORKSie, tylko że teraz został wyświetlony z poziomu przeglądarki internetowej. Ma to tyle zalet, że automatycznie widzę ten stan dojrzałości, widzę te rewizje, które tutaj są, a mało tego, jeśli sobie odpowiednio ustawimy nasze kolumny, to mam taką informację jak rysunek. <laughs> Bardzo często chcemy sprawdzić, czy na wszystkie części albo złożenia zostały do nich zrobiona dokumentacja techniczna i w tym przypadku mam moje złożenie, mam czekmarkiem oznaczonym, że dla tego złożenia mam Dwa rysunki, dlaczego dwa? Już Państwu pokazuję, bo są dwie rewizje. Kiedy sobie zmaksymalizuję troszkę to okienko, będą Państwo widzieli, że dla tego złożenia został wygenerowany rysunek z rewizją A i rewizją praktycznie po prostu B. Także bardzo łatwo, śledząc tą naszą całą strukturę, jestem w stanie zobaczyć, które pliki posiadają po prostu rysunek. Jeśli kliknę taki link, Mam informację, ile tych rysunków po prostu jest, a po prawej stronie pokazują mi się relacje i bardzo szybko mogę tą dokumentację też z poziomu naszej przeglądarki po prostu otworzyć. Zobacz, kiedy była zapisana, w jakim jest stanie, widzimy rewizję. A mamy bardzo dużo, szereg postów po właściwości, które również po prostu, możemy wyświetlić. Mało tego, kiedy pracujemy w takiej strukturze postu po produktu. Bardzo szybko chcemy pewne rzeczy przefiltrować, i na platformie Fit Experience mamy coś takiego jak 6W TAX, co umożliwia nam przefiltrowanie naszej struktury, a także tego wizualnego aspektu, który widzimy po prawej stronie, po różnych już zdefiniowanych po filtrach. Możemy też tworzyć własne tagi, po których możemy zobaczyć. I na przykład, nas interesuje stan dojrzałości, i zwróćmy uwagę, że tych stanów dojrzałości po mamy trzy. Widzę, ile plików jest w stanie pracy, ile plików jest w stanie tym zwolnionym, czyli po prostu już ta edycja została już zakończona, ile tych plików mamy w stanie zamrożonym, czyli jest jakaś czynność, te dokumenty zostały zablokowane, żeby nikt inny nie edytował. Może czekamy na akceptację klienta, może czekamy na akceptację działu produkcyjnego. No, różnie to można sobie po prostu wykorzystać, i teraz można sobie wyłączyć tutaj w tym momencie kolorowanie, co umożliwia nam, że nie dość, że ta nasza struktura projektu zostaje po prostu pokolorowana, czyli widzę, które komponenty znajdują się, w jakim stanie. To również kiedy przejdziemy sobie na ten nasz podgląd komponentu, wszystkie tutaj podglądy i kolor... nie podglądy, tylko komponenty, przepraszam, też zostają pokolorowane więc wszystkie niebieskie są już zakończone, wszystkie pomarańczowe są w tym wypadku w stanie zamrożonym, a wszystkie te komponenty żółte są obecnie w toku pracy. Również mamy możliwość porównywania po geometrii i o tym też byśmy chcieli sobie chwilkę po prostu pomówić. Na tą chwilę znajdziemy sobie komponent 833, który posiada dwie rewizje, i czasami sytuacja wygląda u nas tak, że chcemy poznać różnicę między rewizją A a na przykład rewizją B. Przeciągamy sobie dany dokument, <coughs> opuszczam no tę część, widzę, że ona jest w tym momencie w dwóch rewizjach. No i co? Mamy możliwość porównania tych rewizji. Nie dość, że możemy porównywać rewizję. to również możemy porównywać złożenia, różne po prostu komponenty, które są. I za chwileczkę po prostu po okienku ładowania pojawi mi się ta rewizja po prostu B i z czym dokładnie będę chciał ten dokument porównać. Po lewej stronie mamy rewizję B, po prawej Będę porównywał teraz z inną rewizją, tak? Czyli wybierzemy sobie tą rewizję, poprawkę A, z którą chcę zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy tymi geometriami. I to program bardzo, czy program, platforma bardzo fajnie porównuje z tego względu, że porównuje po objętości. I kolorami zobaczymy, jaka objętość istnieje w rewizji A, a jakiej objętości nie ma, na przykład w rewizji B, czyli te dwa. Dwie części, dwa obiekty, dwa złożenia, zostaną po prostu na siebie nałożone. Jeśli to byłaby struktura, czyli złożenie, ja bym wylistowane, jakie części są w jednym drzewku, a jakich na przykład czy komponentów lub części nie ma w drugim drzewku. Więc to również jest bardzo duża zaleta, jeśli chodzi o to podglądanie. Nie dość, że widzimy, kiedy te dane zostały po prostu tworzone kiedy zostały zmodyfikowane. Tych informacji naprawdę możemy sobie bardzo dużo po prostu wyświetlić, jeśli chodzi o porównywanie takiej całej struktury. Kolejną korzyścią, jeśli chodzi o pracę w przeglądaniu i zapisywaniu danych, to też nie myślmy o tym, że tylko zapisujemy część złożenia, bo do istniejącego obiektu na platformie Field Experience mogę dołożyć kolejne dokumenty, mogę dołożyć do części pliki Worda, Excela, mogę dołożyć PDF-y, mogę daną część, daną złożenie, dany projekt komentować. <laughs> Dzięki temu nie muszę wymieniać się informacjami mailowymi, albo po prostu usnie. Chcę, żeby ta informacja, którą chciałbym przekazać albo umieścić do danej części, była widoczna w tym momencie dla wszystkich. I teraz zwróćmy uwagę, mamy dwa tutaj obiekty połączone, i widzimy, że w jednym w jednej rewizji tutaj nie ma tych otworów, w drugiej po prostu jest. Jeśli sobie obrócimy dany detal, będziemy też widzieli poszczególne elementy, czyli jest różnica tutaj w zaokrągleniu, która też po prostu jest widoczna. Więc nie mając kada, kierownik, lider zespołu może bardzo szybko porównywać te elementy. Jeszcze tylko na chwilkę wrócę do naszej struktury ale chyba nam się powoli czas kończy, więc jeszcze jak będzie chwilka czasu, to jeszcze Państwu jedną rzecz po prostu pokażę, ale w tym wypadku wrócimy sobie do malutkiego podsumowania. <coughs> jeśli chodzi o nasze to tutaj spotkanie, przejdziemy sobie do kwestii tej naszej Q&A. Więc jednym słowem, no, Freed Experience Works ma dużo korzyści. To jest nie tylko Kat, ale po prostu ten cały backend, który też idzie. Zawsze mamy najnowszą po prostu wersję i <laughs> mamy możliwość pod tym kątem bezpieczeństwa udostępniania. Koszty IT są praktycznie mniejsze, ale też chciałbym nakreślić to, że nie tylko używamy chmury i, i tutaj rozwiązania Field Experience World. Dlaczego? Bo kiedy już wejdziemy w rozwiązania Field Experience, do dyspozycji mamy bardzo dużo innych rozwiązań, które potrafią nam wypełnić pewne luki. No co tu będę mówił. No, Feed Experience Ross otwiera drzwi do pakietu skalowanych i innowacyjnych narzędzi. Mamy narzędzie do projektowania inżynierii, projektowania generatywnego, zaawansowanej symulacji, jak symuluje Abacus, narzędzia z rodziny DEMI do produkcji, do narzędzia, czyli też rozwiązania do automatyzacji fabryki, programowania robotów. Tego naprawdę po jest dużo i tych rozwiązań naprawdę jest troszeczkę, nie będę ukrywał, ale mają jedną zaletę. Będą pracowały w jednym środowisku. Jeśli coś zapiszemy na chmur, do platformy FreeDexperience, w dowolnym narzędziu możemy tą, daną ten obiekt po prostu wykorzystywać. Więc podsumowując, FreeDexperience, Experience Solidworks to po prostu jest nowy sposób kupywania i używania swojego tak? No i jest to po prostu wiodące branże programowanie wykorzystujące chmurę, aby sprostać po prostu naszym dzisiejszym. Przyszłościowym po prostu wyzwaniem, tak? I dzięki tak dużego portfolio, które platforma posiada, możemy bardzo łatwo te wszystkie nasze rozwiązania po skalować. Więc bardzo Państwu dziękuję, i zanim przejdziemy sobie jeszcze do sesji QA, chciałbym też Państwu wspomnieć, że, jako firma, prowadzimy też nasze podcasty i za chwileczkę sobie rozpoczynamy naszą sesję QA. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się skontaktować z nami, bądź ze mną, troszkę szerzej na temat platformy Feed Experience albo nawet rozwiązania Feed Experience w SolidWorks, więc zachęcam i już za chwileczkę sobie przechodzimy do sesji Q&A. Okay. O, troszeczkę jest pytań, bardzo fajnie. Okay. Mamy pytanie od pana Michała. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy w sytuacji, gdybym chciał wykupić SWIFT na komputerze stacjonarnym i laptopie, czy zmianę mogę zrobić co 30 dni? Jeśli chodzi o platformę Field Experience i rozwiązanie Field Experience Switch, no to nie, bo instaluje Pan na komputerze stacjonarnym i na laptopie, a wykorzystywanie jest za pomocą po prostu loginu, więc. Dzisiaj może Pan się zalogować na komputer stacjonarnym, jedzie Pan do domu, loguje się Pan na laptopie i korzysta Pan w dalszym ciągu z danego SOLIDWORKS-a. Okay. Kolejna rzecz, a odpowiedniki jak i jeśli chodzi o wszystkie dodatki, które są doinstalowane do SolidWorksa i tego FIDI Experience, Soidworks, no nie są dostępne, czyli w tym wypadku tą całą naszą bazę, wszystkie te pojedyncze pliki, potrzebowalibyśmy po prostu przenieść na platformę FidExperience i tam za pomocą m.in. zakładek, czyli bookmarków używać, prawda? Kolejna rzecz to jest Toolbox, tak? W rozwiązaniu 3D Experience SolidWorks Professionals jest Toolbox, jak najbardziej, i w wersji premium również ten Toolbox jest. Czy platforma 3D Experience jest w stanie zastąpić SOLIDWORKS PDM? Jest to oczywiście troszeczkę inne rozwiązanie. To nie jest, można powiedzieć, porównanie nie da się porównać PDM-a do. Platformy Experience, bo w tym momencie platforma, mówimy troszkę o rozwiązaniu PLM-owym, tak? Bo PDM to jest produkt data management, a PM to jest produkt life management, czyli cały cykl życia, ale jak najbardziej są stany, są rewizjonowanie, można ustawić sobie pewne procesy zatwierdzania pewnej dokumentacji, więc jest inne. Inny sposób troszeczkę podejścia, ale jak najbardziej spokojnie możemy sobie zastępować, czy nie zastępować, tylko zarządzać naszymi danymi, które tam są. Ok. Kolejne pytanie. Czy przy pracy nad jednym detalem przez dwie osoby widać, który użytkownik jakie operacje wykonał w modelu? Tutaj które operacje? Wydaje mi się, że jakbyśmy weszli po prostu we właściwości poszczególnej operacji, to byłaby taka po możliwość. Nie weryfikowałem tego, ale tutaj w tym wypadku pracujemy tak samo na postu jak w pdm czyli musimy za wyewidencjonować dokument, czyli na platformie zablokować, zrobić ten check-in, aby móc prowadzić po prostu modyfikacje. No, druga osoba nie będzie mogła równolegle prowadzić pewnych zmian, ale oczywiście będą mogli się, mogły się wymieniać, jeśli chodzi o prowadzenie. E, tych rzeczy. <coughs> Czy jest możliwość praca dwóch lub więcej osób na jednym złożeniu, lecz oddzielnych po w tym samym czasie? Oczywiście, jak najbardziej. E, każdy użytkownik, który, jak, pokazywaliśmy, jak pokazywałem okienko swojego woksa, widzieliśmy tą całą strukturę po prawej stronie, e, będzie miał kudeczki, które będą informowały nas o tym, który użytkownik w danym momencie pracuje, czyli przejął prawa własności do edycji na poszczególnym postupiku. Więc jak najbardziej jedno złożenie kilka osób nie ma z tym żadnego postu problemu. Czy raz wchodzę do zadania Filip, więc mogę się z niego wycofać zabierając dane? Tak, oczywiście, bo kiedy my wykupujemy, jak ja tu określiłem subskrypcję abonament, to po okresie zakończenia subskrypcji stwierdzamy, że nie, to nie jest dla mnie, albo mamy nie wiem, problemy finansowe, cokolwiek innego. Tak, możemy te dane po prostu z powrotem odzyskać. Robimy to albo w trakcie trwania subskrypcji, lecz kiedyś, na przykład, zakończy ten proces zawarcia naszej umowy, jeśli chodzi o to rozwiązania, to jest 14 dni po zakończeniu subskrypcji, musi Pan da dać informację, że chce Pan odzyskać dane. Po 14 dniach od zakończenia subskrypcji, nie przedłużania tej umowy, no, dane są permanentnie usuwane, ale to z tego względu, że platforma jest usługą i takie są, można powiedzieć, prawa odnośnie przechowywania danych. Po 14 dniach od zakończenia te dane można usunąć. Natomiast spotkałem się i słyszałem takie sytuacje, że dany klient miał problemy finansowe. To było chyba w innym kraju. Ale w dalszym ciągu w przyszłości chciałby korzystać z platformy, więc kwestia po prostu porozumienia z DASO. W tym wypadku klient nie kupywał całego zasobu, czyli wszystkich rozwiązań, posiadał tylko jedno rozwiązanie, żeby utrzymać ciągłość, nie pracował na platformie, ale dane były po prostu w dalszym ciągu bezpieczne. <laughs> ok. Kiedy, to jest dobre pytanie, panie Łukaszu, kiedy SOLIDWORKS będzie można używać w pełni bez Windowsa? No, Soidworksa. Powiem szczerze, że ciężko będzie nie używać bez Windowsa. Natomiast jeśli chodzi o platformę FIDE Experience, jest rozwiązanie, które nazywa się 3D Creator. I to jest w pełni rozwiązanie przeglądarkowe, które służy do projektowania z poziomu przeglądarki. Więc nie instalujemy nic. Możemy nawet wziąć telefon i na telefonie coś projektować. Tak, to jest w pełni. Funkcjonalność jest bardzo podobna do SolidWorksa. Możemy robić części możemy robić złożenia. Natomiast w SolidWorksie w pakiecie mamy arkusze, blachy, mamy spawane konstrukcje. Jeśli chodzi o platformę, po prostu potrzebujemy dokupić, posiadać kolejną rolę, która upoważnia nas do projektowania arkuszy, blach, do robienia rysunków lub spawanej konstrukcji, ale to są w pełni przeglądarkowe rozwiązania. Więc jak najbardziej, nie wtedy nie potrzeba mieć Windowsa, możemy używać komputerów typu Mac, tylko potrzeba mieć dostęp do internetu. Tam nie ma możliwości przechodzenia tylko offlineowe. Tam po prostu pracujemy bezpośrednio w czasie rzeczywistym. <laughs> mhm. Czy pracując w platformie 3D Experience, Solidworks mogą być prosty sposób wymieniać się z danymi ze standardowym rozwiązaniem PDM? No niestety nie. No, platforma 3D Experience. Ma swój własny sposób radzenia projektem, który nie jesteśmy w stanie i producent też nie jest w stanie, nie ma takiej po prostu możliwości, połączenia z tego z danymi w pdm -ie. Czyli jeśli używamy PDM-a, no to według, wewnątrz PDM-a jest ta rewizjonowanie, a na platformie będzie zupełnie inne, Czyli w tym momencie byśmy musieli porobić po prostu kopię, ale. Nie ma możliwości przeniesienia. Można przenieść wszystkie dane z ma do chmury i pracować już definitywnie na platformie PDF czyli tam zarządzać, tam mieć repozytorium i tak dalej, i tak dalej, ale równolegle pomiędzy nimi nie mamy. <laughs> ok. Płaci się za subskrypcję. Cena zależy od ilości użytkowników, czy czegoś jeszcze? Tak. Powiem szczerze, tak. Cena zależy od ilości użytkowników, bo każdy użytkownik potrzebuje mieć swój własny dostęp, czyli jeśli mamy trzech konstruktorów, to potrzebujemy mieć trzy subskrypcje fiend experience Works, tak? I tak samo jest z innymi postępami. Post jeśli na przykład w naszej firmie jest trzech konstruktorów a dwóch kierowników, no to co? Trzech konstruktorów ma fiend experience Works i ten pakiet wejściowy, a dwóch na przykład team leaderów posiada tylko te podstawowe role. Bo nie będzie pektowało w kadzie, ale chcę mieć po prostu wgląd, chcę przeglądać te wszystkie dane z poziomu postu po przeglądarki. Więc to jest uzależnione od ilości po prostu użytkowników i tak zwanych też po prostu rozwiązań. które są. Czy pracując na platformie Fidel Experience możemy mieć pewność, że dane nie zostaną skradzione i w jaki sposób można wykazać, że te dane są poufne? Jeśli potrzeba, Panie Pawle, wszelkie dokumenty, informacje odnośnie bezpieczeństwa, replikacji, jakie są spełnione w certyfikaty, a także jaka odpowiedzialność potrzeba w tym wypadku hmm, po stronie DASO, nie ma problemu. Takie dokumenty są ogólnie dostępne na stronie 3ds.com. W razie, jeśli Pan nie będziemy tu tam znaleźć, mogę Panu takie dokumenty w się PDF-a podesłać. Proszę się, Panie Pawle skontaktować po prostu ze mną czy przez LinkedIn czy po prostu też prywatnie po prostu wiadomość. Ja takie dane po prostu, dokumenty mogę jak najbardziej po prostu udostępnić. Więc mamy pewność, że na pewno te dane zostaną skradzione. Dane są replikowane, są robione bardzo częste, kopie zapasowe. To nie jest tak, że dane są przechowywane w jednej lokalizacji. Tych serwerów na świecie jest no kilkadziesiąt w różnych repozytoriach. Najbliższe, o ile pamiętam, chyba jest we Francji, później mamy Wielką Brytanię, ale stricte lokalizacja nam nie jest znana i naprawdę też bardzo mało osób w DASO Systems wie dokładnie, w jakim mieście i gdzie znajduje się ten serwer. Eee, więc te dane nie tylko są przechowane na jednym, ale replikowane na innych. <laughs> więc w zupełności nie zostaną skradzione To jest. Państwa know-how, no bo to jest usługa, tak, także nawet DASO nie ma dostępu do Państwa po prostu danych bez, nawet my nie mamy, tak, jeśli chodzi o dostawcę tego rozwiązania. Chyba, że po prostu Pan by mnie zaprosił do swojej przestrzeni i dał mi możliwość zobaczenia co u Pana jest, to ty nie ma problemu, tak, również może Pan mi dostać tylko do to, do czego tylko patrzę, ale nic z tymi pikami nie zrobię, ani nie pobiorę, ani nie zedytuję, tylko sobie zobaczę przy lądarce. Super, i ostatnie, właśnie pytanie. Jako właściciel firmy produkującej maszyny, nie wiem, kiedy mam rozważać podejście na platformę. Panie Krzysztofie, no po prostu trzeba się skontaktować po prostu z nami, umówimy się na końcu prezentację i w tym momencie omówimy, kiedy można by rozważać takie po przejście. Na tą chwilę ja bym potrzebował po prostu poznać Państwa sposób pracy, jakie narzędzia obecnie Państwo dysponują u siebie. I jak moglibyśmy po prostu je wykorzystać obecnie, lub te rozwiązania po prostu rozszerzyć o potrzeby, jakie są teraz, które może nie do końca są zauważalne, i jak możemy to wszystko rozwiązać pomocą platformy Experience. Więc, panie Krzysztofie, jak najbardziej zachęcamy do kontaktu. Niezabow, niezabow, niezabowiązujące spotkanie, nic nie szkoli. Czy to będzie online, owe? czy pan chce, żebyśmy przyjechali na miejsce, albo ja przyjadę. Nie ma problemu, porozmawiamy i. Dobierzemy odpowiednie rozwiązania i ustalimy, kiedy warto byłoby to zrobić. Także jeśli nie ma pytań, dziękuję Państwu za uwagę. A jeśli są pytania, a nie zdążyli Państwo ich zadać, lub może się po prostu wstydzą, zapraszam po prostu do kontaktu ze mną, naszymi opiekunami handlowymi. Nawet jeśli mają Państwo kontakt do jakiejkolwiek osoby od nas, firmy, również proszę się z nią kontaktować. Nie można łapać pod telefonem, pod mailem, ewentualnie na LinkedInie. Także dziękuję Państwu za uwagę i najmocniej po prostu przepraszam za drobną chrypę, która miała po prostu miejsce, a także jest to, że no, ten webinar przyciągnąłem o 10 minut, więc mam nadzieję, że Państwo mi za to po prostu wybaczą, ale chciałem po prostu zwięźle i dogłębnie troszeczkę opisać, czym dokładnie jest platforma a m.in. rozwiązanie 3D Experience Soybox. Dziękuję Państwu za uwagę. Również webinar będzie udostępniony zaraz po zakończeniu, bo był nagrywany osobom, które się zarejestrowały. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.